Drodzy bracia i siostry, pierwsze przykazanie, innymi słowy, jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na właściwym miejscu. Jeśli Bóg nie jest na pierwszym miejscu, jeśli nie jest moją największą miłością, źródłem mojego życia, to nic nie jest na właściwym miejscu. Jest chaos. Ten wspaniały świat, w którym żyjemy, wszechświat jest kosmosem, jest harmonią. Jest perfekcyjną, nie do wyobrażenia harmonią. Wystarczyłoby zmienić minimalnie cokolwiek, ciężar właściwy jakiegokolwiek pierwiastka, minimalnie. I już nas nie ma. Jedyni, którzy mają wolną wolę na tej ziemi, możliwe, że we wszechświecie, to jesteśmy my. I my możemy budować chaos. I często jest ten chaos. Często nie wiemy właśnie, czemu tak, co się dzieje. Czemu takich wiele zderzeń chaotycznych. Czemu tyle cierpienia, konfliktów, wojny, niesprawiedliwości. Przyczyna jest prosta. Nie żyjemy według praw, które są wpisane w naszą naturę, a z naturą nie wygrasz. A dlaczego nie żyjemy? Ponieważ wątpimy, że one są dobre. Ponieważ mamy nieufność. Nie wierzymy temu, który nam to dał, że to jest dobre. I Pan Bóg, aby nas ratować od tego chaosu, od tego niezrozumienia swojego życia, objawia się, żeby pokonać tą nieufność. Objawia swoją miłość. I na początku Bożych przykazań zawsze wspominamy to wydarzenie, które było szczególnym objawieniem się Boga w historii. Że Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu, z niewoli, przeprowadził przez Morze Czerwone. I po wielu jeszcze kolejnych wydarzeniach, cudach, zaprezentował im przykazania. Oni wyczuwali, że to jest to, ponieważ te przykazania już w nich były, one są w ludzkiej naturze. Ale potrzeba było tej interwencji z zewnątrz, od Boga, jako propozycji na życie, jako drogi życia. I wtedy oni powiedzieli, tak, chcemy tak żyć. Jeśli to jest od tego Boga, który jest tak dobry dla nas, to my chcemy tak żyć. Ale okazało się, że nie umieli tak żyć. W jaki sposób cała historia Starego Testamentu ma za cel ukazać, że człowiek nie umie żyć według Bożych przykazań, bo nosi w sobie jeszcze głębszy problem. Potrzebuje jeszcze mocniejszej interwencji Boga w swoim życiu, wewnątrz siebie, wewnątrz swojej duszy. I oto jest to drugie objawienie się Boga. Nie drugie, ale to decydujące objawienie się Boga w Jezusie Chrystusie. Jego życie, Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie, zesłanie Ducha Świętego. I kto przyjął do wiadomości te fakty i zapragnął tej miłości, która się objawiła, tak jak uczniowie Jezusa,
otrzymał to. Wewnątrz siebie, to nowe przymierze, Duch Święty w człowieku, że już nie musi przyklejać się do cudzych dla siebie bożków, które zawsze w końcu przynoszą rozczarowanie. Może się przytulić do Boga. Już się nie boi. Duch Święty wewnątrz go przekonuje. I w tym wszystkim jest też zmaganie, walka o nas, Pana Boga, żebyśmy nie zmarnowali swojego życia. To drugie przykazanie. Nie na darmo żyli, nie na darmo przyjęli chrzest. Nie na darmo byli mężczyzną czy kobietą, ojcem i matką. Nie na darmo. Żeby nie było na darmo, trzeba mieć środowisko, pomoc. Bo bardzo łatwo do błahych rzeczy wykorzystać swoje człowieczeństwo, swoje powołanie, swój czas, swoje pieniądze, swoje uczucia. Nawet swój chrzest można bardzo łatwo do błahych rzeczy. I później zawsze jest głęboki smutek w człowieku, bo zmarnował swoje życie. Żeby nie zmarnować swojego życia, Bóg daje nam jako pomoc święto i odpoczynek. Ten Dzień Pański, tak jak dzisiaj, bo potrzebujemy być w kontakcie z tym objawieniem, słuchając Boże Słowo, spotykając się z innymi wierzącymi, jednocząc się z Chrystusem w Eucharystii, mając każdego dnia też czas na to spotkanie z Nim. Jest to konieczne. To świętowanie tego Dnia Pańskiego, również przez wyznawanie wiary, że Bóg jest naszym Ojcem, poprzez to, że odpoczywamy, że nie zajmujemy się żadnymi biznesami. Chociaż chciałoby się i to zrobić, i to zrobić, i to zrobić, ale ja jestem dzieckiem Boga. Bóg jest moim Ojcem. I tak tworzy się ten odpoczynek wewnątrz mnie, ten pokój wewnątrz mnie, to święto wewnątrz mnie, bo święto jest wtedy, kiedy jest wdzięczność za życie. I tu dochodzimy do czwartego przykazania. Dzisiaj ono brzmiało: czci Twego Ojca i Twoją Matkę, abyś długo żył na ziemi, którą Pan Bóg Twój Ci daje. Jedyne przykazanie związane z obietnicą, że będzie Ci się długo i dobrze żył, jeśli będziesz czcił rodziców, szanował rodziców. Dlaczego to jest związane z obietnicą? Między innymi dlatego, ponieważ to tak jest, że nasza relacja z rodzicami ma największy wpływ na nas ze wszystkich relacji, jakie mamy. Ona wpływa na nas przez całe życie. To wszystko, co się z nami działo od chwili poczęcia, w łonie naszej mamy, całe dzieciństwo, młodość i później, wszystko to ogromnie wpływa na nas. Negatywnie, pozytywnie, w różny sposób. Zawsze, chociaż troszkę negatywnie. Ale to nic strasznego. To, co jest istotne, że wpływa. Że od tego też nie można uciec. Nawet jeśli myślimy sobie, że nie było żadnej relacji z ojcem, bo wyjechał, znikł, ma to ogromny wpływ na każdego z nas, jeśli tak było. To jest coś świętego. Widzimy to też dzisiaj w Ewangelii,
gdzie Pan Jezus nie wytrzymuje tego, że relacja, że dom Jego Ojca jest profanowany, że to jest targowisko, że to jest biznes, że tak powierzchownie to przeżywają. To ma być coś świętego, tak jak właśnie, jak relacja do rodziców, tak relacja człowieka do Boga, tak jak Jezusa do Ojca, Syna do Ojca. Jest to coś świętego. I słyszeliśmy, co On zrobił. No co jest bardzo ciekawe i ważne, że Żydzi, którzy tam są, nie atakują Jezusa za to, że to zrobił, że to jest złe. Nie mówią, to jest złe, co zrobiłeś. Tylko stawiają pytanie, jaki znak uczynisz, aby pokazać, że masz prawo takie rzeczy robić. To znaczy, no oni rozumieli też, że ta relacja z Bogiem, ta forma religijności nie jest idealna, nie jest czysta. Ale czy może być inna? Czy człowiek słaby, biedny człowiek może mieć inną relację z Bogiem? Jak tą interesowną, to znaczy, że człowiek ma pewne wyobrażenie, jak co jest konieczne, aby był szczęśliwy, żeby być zdrowym, mieć rodzinę, spokój, pracę, no i tak dalej. I z tym swoim wyobrażeniem przychodzi do świątyni, składa ofiarę, tak jak to jest przepisane, i prosi Boga, daj mi to, co ja proszę. Coś ofiarowuje, żeby coś otrzymać. I Bóg daje. Ale człowiek jest kimś znacznie więcej niż tylko tym swoim wyobrażeniem o szczęściu. Relacja z Bogiem jest czymś znacznie więcej. Ale czy może być inna? I tu możemy to odnieść do naszej relacji z rodzicami. Każde dziecko ogromnie pragnie mieć kochaj, miłość taty, mamy, zrozumienie, wychowanie dobre, że rodzice umieją powiedzieć, co dobre, co złe, przypilnować to. Dziecko ogromnie pragnie tej miłości rodziców. Jest to bardzo ważne, ale nie takie proste. Często rodzice nie umieją dać tego, co by chcieli dać, co powinni dać. Prawie każdy z nas nosi jakieś rany dopieszczenia albo niedopieszczenia, zrozumienia za nami, czy niezrozumienia. No, niesiemy w sobie wiele słabości naszych rodziców. I próbowaliśmy pewnie może nie raz, czy rodzice próbowali i nie wychodziło. I coś jest. Pewnie niektórzy z Was mają dość dobre te relacje. Inni mają bardziej powierzchowne. Inni mają prawie zniszczone te relacje. Nie istnieją prawie. To oczywiście ma wielki wpływ na nas. Jest wiele tych różnych ciemnych momentów, jakiś obraz, jakieś pretensji, jakieś wstydzenia się, oskarżeń, które człowiek za bardzo nie chce o tym myśleć. Ale to wszystko na niego wpływa. I pytanie, może być inaczej? Czy może relacja jakaś zniszczona już być odbudowana? Ja parę tygodni temu przygotowywałem do ślubu taką parę. Właśnie ta kobieta, już troszkę starsza, była 8 lat w więzieniu, jak opowiada, jak wypiła, robiła rzeczy straszne, żyła na ulicy, bo rodzice ją wyrzucili. I nadal nie chcą mieć z nią praktycznie kontaktu. Czy jest możliwe odbudować relacje z tymi rodzicami w wypadku tej kobiety?
nie chcieli przyjść na ślub. Nie wiem, czy jest możliwe ze strony rodziców, ale ze strony tej kobiety na pewno jest możliwe, jeśli tylko zechce i jeśli wpuści w tą relację, zaprosi w tą relację Chrystusa Zmartwychwstałego. Jezus na to pytanie Żydów w Ewangelii odpowiada o ten znak pytania: zniszczcie tą świątynię, a ja odbuduję ją w 3 dni. I dalej przychodzą słowa, mówi o świątyni swojego ciała. Mówi o swoim zmartwychwstaniu. Jego świątynia, jego ciało jest zniszczone przez ukrzyżowanie, ale on zmartwychwstanie. Objawia się jakby 2 rzeczy. Jedna, że teraz miejscem kultu, tym najważniejszym miejscem kultu, budowania relacji z Bogiem jest nasze ciało. Albo możemy powiedzieć, historia naszego życia. To jest miejsce relacjonowania się z Bogiem. Główny ołtarz to jest nasze życie. I druga prawda, że Chrystus zmartwychwstał. Że możliwe jest wszystko odbudować. Nawet jeśli ta świątynia po ludzku została zniszczona. Ale trzeba zaprosić Chrystusa. I tą formą zaproszenia, którą ja chcę tu wam zaproponować, może ktoś to praktykuje, może zna lepiej, ale istota jest w tą relacji z rodzicami, obojętnie jak ona jest. Jeśli nawet jest bardzo dobra, również, żeby jeszcze była lepsza. Ale w większości z wypadków są różne zaszłości, które męczą. Nawet jeśli nie chcemy o tym myśleć, to wszystko wpływa na nas. I zaprosić Chrystusa, to znaczy też uwierzyć, że możliwe jest z Nim odbudować te relacje. Bo nie wystarczą, one są pomocą, pewne terapie, grupy, ale dotykamy tu rzeczy najświętszych, najgłębszych. Właśnie Chrystus przyszedł na ten świat, żeby to odbudować. Nieprzypadkowo Stary Testament kończy się słowami, że ten Mesjasz, który przyjdzie, zwróci serca ojców do synów, do dzieci, dzieci do rodziców. W tej sprawie przyszedł Chrystus na ziemię. Syn, bo Bóg stał się człowiekiem. Bo to jest tak ważne, to jest tak święte, ta relacja. I jej potrzebujemy nie tylko, jak będąc małymi dziećmi, ale jak dorosłymi. Również, jeśli ona jest ogromną pomocą, jest wsparciem. Jest bardzo poruszająca, wzruszająca. Z czymś jest bardzo głębokim zawsze. To są rodzice, tata, mama. I zaprosić Chrystusa, mieć to pragnienie. Pragnienie do Boga w modlitwie. I modlić się codziennie. Troszeczkę. Jedno Ojcze Nasz. Może ktoś chce, może więcej. Może nowenne pompejaństwo. Ale tu ważna jest cierpliwość. To pragnienie i czekanie. To myślenie też o tej relacji. Proszenie Boga, proszenie Ducha Świętego. I to może trwać długo. Ja pamiętam kobietę z Kijowa, która mówiła mi, że 13 lat modliła się ze swojego taty, za siebie, o uleczenie tych relacji. Bo to są rzeczy poważne. Nie robi się tak. To nie jest kwestia tylko nałożenia rąk, że ktoś się pomodli, wszystko się uleczy. To może pomóc, dać impuls. Ale chodzi o to, żeby nie znikł problem, tylko żeby wejść w relację. Wejść w relację. I przychodzi ten moment, że czy ty widzisz, gdzie może raniłeś rodziców, gdzie się wstydziłeś, gdzie może trzeba, żeby pójść i powiedzieć: tato, proszę cię o wybaczenie, mamo, proszę cię o wybaczenie, bo cię wstydziłam się ciebie, pogardzałam tobie, bo
bo Cię osądzałam, bo miałam pretensje. To jest dzieło Boga, bo to na początku, jeśli pomyślimy, że mam coś takiego robić, bo nic na siłę nie trzeba robić, tylko modlić się wytrwale i czekać, i pragnąć, i przyjdzie ta łaska. Powolutku, z etapami, czasami jedna sprawa, druga sprawa. I kiedy to przychodzi, ten kairos, ten dzień łaski, idziemy, rozmawiamy. To jest też bardzo powiązane z tą prawdą, o której mówi dzisiaj święty Paweł w drugim czytaniu. O tej mocy i mądrości Boga, która jest w Chrystusie ukrzyżowana. To się dla pewnie wielu psychologów to jest głupota. Tak jak tam wówczas była. Zawsze to jest jakaś głupota, ale to jest ta moc i mądrość Boga. Największa mądrość. Trzeba prosić też tą łaskę wiary, żeby zrozumieć to. Prosić to jest łaska. Zrozumieć krzyż Chrystusa i zrozumieć swój krzyż. Bo krzyż, który najczęściej nam towarzyszy cały czas, to jest krzyż związany z naszymi rodzicami. Z naszym dzieciństwem, młodością, to co otrzymaliśmy albo czego nie otrzymaliśmy. Jakieś nasze głody wewnętrzne, jakieś kompleksy, jakieś rany, jakieś choroby. Różne rzeczy są z nami. Towarzyszą nam. I zawsze nas zasmucają. I gdzieś się zawsze ten, może nie obraza, jakaś pretensja, że czemu tak, rodzimy. Nie mówimy tego, bo cóż, wydaje się, coś powiesz, nic to nie zmieni. Już jesteśmy dorośli. Ale to się ciągnie. Jeśli Ty odkrywasz, że ten krzyż jest błogosławieństwem, jak może być błogosławieństwem? Dzięki wierze to odkryjesz na 100%. Pewnie nie jeden z Was może o tym zaświadczyć. Ja nie ma czasu, by mówić, jak krzyże są błogosławieństwem, jak ratują nasze życie, jak ratowały moje życie. Inaczej bym zniszczył swoje życie. Bóg wie wszystko o nas. Wie, co nam było potrzebne, żebyśmy się otwarli na zbawienie. Więc jeśli dzięki swojemu krzyżowi odkrywasz miłość Boga, wszystko jakby zmienia się patrzenie. Dużo łatwiej też pójść i pojednać się ze swoją historią, bo to jest pojednanie ze swoją historią, z samym sobą. Przyjęcie siebie. Docenienie wszystkiego, co dobre, co Bóg dał. Docenienie wszystkiego, co dali rodzice. Już bez tego żalu, bez tych osądzeń. Bo konieczne jest dla nas szanować rodziców, czcić. Bo Bóg nam ich dał. Ale zrozumiałe, jeśli tata przychodził pijany, bił, jeśli zostawił rodzinę. Nie jest prosta sprawa szanować. To jest konieczne dla nas. I Chrystus przyszedł to uczynić, że mieć szacunek. I ten szacunek jest związany również z tym, że możemy iść swoją drogą. Nie za marzeniami naszych rodziców. Strachami przed nimi, że już nie mają wpływu. To jest możliwe, kiedy trzymamy się Chrystusa. Inaczej czasami właśnie wszystko musi być tak, jak było w moim domu. I nawet nieświadomie wszystko robimy tak, jak mama by oczekiwała, jak tata by oczekiwał. I rozpada się nasze małżeństwo. I tracimy wiele z życia. Albo chcemy robić wszystko inaczej niż nasi rodzice, bo tam było cierpienie. Inaczej niż w moim domu. I gdzie reagujemy nerwicowo i też czujemy bardzo wiele. Chodzi o wolność, o szacunek do rodziców i wolność. I tu jeszcze tylko jeden przykład. Chłopak, który wychowany w rodzinie właśnie, gdzie jest przemoc, gdzie jest alkohol, tata przychodzi, bije mamę, bije dzieciaków. I ten chłopak, żeby wyżyć, często uciekł przed tym cierpieniem.
i ma poczucie bezpieczeństwa, jeśli jest gdzieś okno. Jest blisko okna, może przez okno uciec. I to jest głęboko zapisane w jego psychice, w jego ciele, że tak się reaguje, kiedy jest cierpienie, kiedy jest niebezpieczeństwo. No tak można żyć, póki ty jesteś dzieckiem. Ale kiedy stajesz się dorosły, stajesz się księdzem, ojcem, kierownikiem, obojętnie jaką masz odpowiedzialność. Nie można tak funkcjonować i normalnie funkcjonować. Że jeśli jest cierpienie, krzyż, to ja uciekam. Wielu ucieka, bardzo wielu. Alkohol, zabawę, żeby... Ogromny problem, bardzo, bardzo wielu mężczyzn. Kto im może pomóc? Chrystus. Po to przyszedł. Żeby to, co jest związane właśnie z przeszłością, z rodzicami, też te problemy z seksualnością, iluż ma przez to, co się tam działo w rodzinie. Jak sobie z tym poradzić? Jezus Chrystus. On wszedł w krzyż, On przyjął krzyż, On zmartwychwstał. I On chce być z Tobą. Jest to oczywiście w zmaganiu. To nie jest jakaś sztuczka mentalna. Jest to relacja. Raz się udaje, raz nie, ale jest ważny kierunek. Także bracia i siostry, już trzeba kończyć. Pan Bóg kocha nas bardzo i przyszedł w ten świat, żeby właśnie uzdrowić nasze życie, też te relacje z rodzicami.